jesteś tuż po przylocie z Kijowa. Tak. Emocje już opadły, czy one były cały czas... Jeszcze nie. Nie, już opadły tak naprawdę. Trudno nam było zasnąć w nocy, szczerze powiem, bo te emocje gdzieś tam buzowały w nas, ale już dzisiaj będzie dobrze, już dzisiaj będą koty, więc mnie uśpią. Koty, psy, tak? Psy właśnie nie, bo mama pojechała do Myszany z nimi, do mojej rodziny, ale ja tam jutro jadę, bo we wtorek gramy koncert w Zakopanem, i więc jutro tam wybieram się do mojej rodziny, rozpalimy grilla wegetariańskiego i będziemy sobie siedzieć i opowiadać. I świętować. I świętować, dokładnie. I cieszyć się chwilą, która trwa i tym, co przyniesie przyszłość. Jest lekki niedosyt? Spodziewałaś się tej pozycji, czy liczyłaś na jednak? Tak, jest duży dosyt, dlatego że my tak naprawdę bardzo chcieliśmy być w finale i zewsząd docierały nas takie słuchy, że ten nasz półfinał rzeczywiście on był bardzo trudny, bardzo wysoki poziom, wiele świetnych kompozycji, tak jak podkreślam, no na przykład dwie kompozycje, które mnie osobiście bardzo urzekły, czyli Finowie i Łotysze, nie przeszły w ogóle do finału. Tak samo świetne głosy Gruzinka, Albanka, no naprawdę rewelacyjnie dziewczyny śpiewały, no i się im nie udało, także my powinniśmy być bardzo szczęśliwi, byśmy niezwykle szczęśliwi, naprawdę, po prostu jak usłyszeliśmy to Poland, to z Mateuszem, Boże, jest, że wreszcie się udało, więc to były cudowne emocje. Jeżeli chodzi o finał, to też uważam, że daliśmy z siebie wszystko, jestem dumna z tego, jak zaśpiewałam, bo słuchałam tego i myślę, że tam wszystko było dobrze, trochę mocniej zaśpiewane niż w półfinale. Ale tak jak mówię, że zawsze staram się po prostu śpiewać emocjami, tak jak się czuję, nie zastanawiam się przed wyjściem na scenę, jak ja teraz sobie to zaśpiewam, tylko po prostu to są czyste, prawdziwe emocje. A jak zareagowałaś na to 22 miejsce ostatecznie? No było mi trochę przykro, szczerze powiedziawszy, bo wydawało mi się tak i tak, że tak mówi tych chłopcy, że z Polski tam, którzy byli z nami, że no że nie, że żyli w tym roku pewnie da nam więcej punktów, no i dało trochę więcej punktów, ale to wciąż mało. Szczególnie, że na przykład w półfinale Australia dała nam 12, a teraz tylko 2. No ale słuchajcie, takie jest życie, no właśnie, dobrze, że chociaż 2, ale nie, słuchajcie, takie jest życie, my naprawdę zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, myślę, że spisaliśmy się dobrze, jestem bardzo zadowolona, to co wam mówiłam, że chcę po występie zejść i czuć się zadowolona i czuć się dumna i szczerze powiedziawszy czuję się dumna, naprawdę, to był super czas i dziękujemy wam, dziękuję też tobie bardzo, bo nas bardzo wspieraliście, także naprawdę dziękujemy wam z całego serca, nie zapomnimy tego nigdy w życiu. A myślisz, że trochę polityka w tym roku wdarła się znowu w ten konkurs i właśnie w te głosy jurorów, bo przecież te państwa sobie nawzajem tak naprawdę... No to jest, no, że Grecja daje Cyprowi, Cypr daje Grecji, to trochę tak nie powinno wyglądać, no ale na przykład Polska dała Portugalii, tak, 12 punktów, więc tu bardzo moim zdaniem sprawiedliwie. Przyjdzie jeszcze taki czas, że Polska poszybuje bardzo wysoko, naprawdę, nie martwmy się. I tak naprawdę... Z drugiej strony to jest konkurs, muzyka też, każdy pewnie z wykonawców znajdzie i będzie miał swoich fanów i na pewno też jest grono osób, którzy uważają, że nasz numer i utwór był najlepszy, że mój głos był najlepszy i to są grono, jakby każdy z tych artystów pewnie ma tych, którzy mówią, ma fanów, którzy mówią, że on był najlepszy i tak to wygląda, taka jest muzyka, o to właśnie chodzi, że każda potwora znajdzie swego... Nie no, żartuję, po prostu każda muzyka znajdzie swojego odbiorcę. Ja się bardzo cieszę, no bo usłyszało o nas tak wielu ludzi i mamy takie ogromne wsparcie. Czytałam komentarze w ogóle pod wczorajszym finałem na YouTubie i tam bardzo dużo ludzi z zagranicy pisze i wspiera i mówi, że nie dowierza, że tak nisko. No ale słuchajcie, takie jest życie. My jesteśmy naprawdę bardzo dumni i zadowoleni. Dziękujemy raz jeszcze. Ale twój faworyt wygrał, czyli jesteś teoretycznie zadowolona. No tak, bardzo, bardzo. No i Bułgar też na drugim miejscu, też bardzo w niego wierzy. Oczywiście potem tam parę jest piosenek, które no, nie podobały mi się za bardzo. No, na przykład? Ale... Rumunia na przykład, która wysoko była. Tak, no to akurat nie jest za bardzo w moim guście, no ale widocznie jest w guście jury. Po pierwszym półfinale wygrałaś i tak informacje były, jeśli chodzi o plebiscyt na najlepiej ubraną gwiazdę, chociaż twoja mama ponoć miała zastrzeżenia. Nie, nawet nie miała zastrzeżeń, tylko mówiła, Kasia, może by tą sukienkę tutaj jeszcze coś dodać, może, ale w końcu stwierdziliśmy, że nie, że jak wystąpiliśmy w półfinale, że było dobrze, ja się w tym dobrze czułam, także... Nie obyło się też bez wpadki tej podczas występu zwycięszczyni zeszłorocznej. Ja nie zwróciłam na to uwagi, myślałam, że pan wyskoczył na scenę, ale potem Kasia powiedziała, że jeszcze było widać coś innego. No. A jak zareagowałaś na to?
No żal mi było tylko Jamali, ale no całe szczęście ma już takie doświadczenie, że myślę, że to jej nie wytrąciło ze skupienia. No zdarzają się takie wpadki niestety.